Niezatapialni. Witamy w 11 odcinku Niezatapialnych. 11.2. Tak, 11.2. Druga wersja, ponieważ pierwsza wersja będzie dostępna na czarnym rynku dla kolekcjonerów. A jest nas trzy. Tak. Będą mówić dla was... Iga Wasmanańska. Kuba Zagalski. I Tomek Strągowski. Ponieważ u Michała się dzieją wielkie rzeczy w życiu. Nie wiemy, czy możemy o nich mówić, ale, nie powiemy. Ale wy możecie gratulować. Half-Life 3 się robi. Tak, Half-Life 3 potwierdzony. Tylko u nas. Więc Michała nie ma. Dominika nie ma też nie ma. Dominika, bo go nie ma i tyle. I nie powiemy nic więcej, bo... Ja jestem Dominikiem, kazał mi dzisiaj przyjść. I rozmawiać będziemy dzisiaj o czym będziemy rozmawiać, powie nam Iga, bo ona wyklikowała agendę. Dobra, będziemy rozmawiać o filmach? Aha, tak, będziemy rozmawiać o takim filmie, o takiej grze, o której nigdy w życiu nikt z nas nie mówił i w życiu pewnie nikt z was o niej nie słyszał. I to jest gra o cichych zabójcach, Assassin's Creed. Tak, będziemy potwierdzam. Będziemy mówić o firmie takiej, o której mogli już ludzie zapomnieć, ale kiedyś nawet wydawali konsolę, Sega, która... uczestniczy w procesie sądowym, a właściwie chce z niego wyjść. Będziemy mówić, być może jak starczy czasu, o grze, którą ja chciałam bardzo o niej porozmawiać, która się nazywa Życie jest dziwne. Ciągle staram się nie mówić po angielsku, żebym będę się odnosić w tym odcinku, ale jeszcze nie w tym momencie. Sobie przetłumaczcie sami na angielski, bo obviously obviously i później się wkurzasz i mówisz god damn it. I będziemy mówić o takiej grze, którą bardzo lubi Tomek i Tomek bardzo mocno by chciał kontynuacji tej gry. Nie wiemy, czy będziemy o niej mówić, ponieważ zaczynamy od Gamesconu. O właśnie. Tak, ale to... Na bieżąco. Ja przedstawiam, czy wy? No. To i będziemy mówić o Darksiders. I powiedz, że o Gamesconie. Rozwojowa sprawa. Tak, i będziemy też mówić o takim bardzo małym wydarzeniu w samym sercu Europy, o czym bardzo często nam mówią na tym wydarzeniu. Tak. Gamescom. Dokładnie. Ale oni cały czas mówią o tym na Gamescomie, że są w samym sercu Europy. Tak jakby kolonia to był jakiś... Ale może tak jest. Może gdzieś jest geograficzny środek Europy po prostu jest... Nie wiem, gdzie są płuca te. Płuca Europy. No... Znaczy, jeżeli jest Skandynawia... Nie jest jakaś Białowieża albo coś takiego? Te puszcze takie właśnie na wschodzie Polski, ja wiem, Ukrainy wiesz, i Białorusi. Znaczy, zachodzie Ukrainy i Białorusi wtedy. Troszeczkę z bezużytecznej wiedzy? Nie. Jest... Okej. No dobra, dawaj. Jest wielka z kilku krajów, gdzie nie ma wścieklizny, gdzie wścieklizny w ogóle nie ma. I są takie logiczne kraje, typu Islandia i Grenlandia, no bo tam mało jest importu takich zarazków, żeby tam można było, żeby to, tam się coś mogło rozprzestrzenić. Ale wśród tych krajów jest Belgia, która znajduje się pomiędzy trzema krajami, w których jest bardzo dużo wścieklizny. I oni w jakiś sposób nie mają tej wścieklizny. Dziękuję. Dzisiaj się tego dowiedziałam. Tak, możemy mówić o grach. Chcesz trochę bezużytecznej wiedzy? W Korei Północnej oficjalnie nie ma niepełnosprawnych. Bo Koreańczycy północni są zbyt zdrowi. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wymienić się tymi dwoma. Bardzo się cieszę. W każdym razie specjalnie dla ciebie obejrzałem 8-minutowy materiał z Quantum Break. Gry, która zamiecie wszystkie inne gry. No bo wczoraj na tym odcinku, że to zaginął, hejtowałeś strasznie, że nie jest to nie FPS. Nie hejtowałam, tylko powiedziałam, że gra może być fajna, jeżeli chodzi o elementy, które nie są strzelaniem. Bo mi się nie podoba fakt, że nie jest to FPS, bo moim zdaniem mechanizm tego strzel, bo nie powiem piu, bo to też jest po angielsku. Nie, piu to jest uniwersalne, to nie jest po angielsku. Obviously, love-hate relationship i wszystkie inne słowa, które używam też, ale to jest zwrot, ale nieważne. W każdym razie nie podoba mi się to, wydaje mi się, że to jest zrobione dosyć niefajnie i mogłoby się dla mnie sprzedać jako FPS, ale tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, to by był drugi fir, co by nawet być może nie było takie najgorsze. Podoba mi się wszystko, co może być oprócz tego, w sensie bez momentów strzelania, ale tego za dużo nie pokazali, więc... Nie wiem, znaczy mi się podoba samo strzelanie, nie wiem, Kuba, ty widziałeś? Nie widziałem. Quantum Break? Nie. To jest taki TPP, w którym możesz zatrzymywać czas i możesz, masz jakby... No Max of Pain, tak, nie? Tam przynajmniej pokazywali dwa rodzaje zatrzymywania czasu. Raz, że zatrzymuje się jakby wszędzie w okolicy czas na moment, a dwa, że puszczasz jakby taką bańkę do zatrzymywania czasu, że twój przeciwnik i dookoła niego się zatrzymuje czas, ty wtedy do niego strzelasz i nawet jak kule dolatują, to one się zatrzymują jakby na granicy tej bańki i dopiero jak ruszysz czas z powrotem, to on dostaje te wszystkie te. I to wygląda nawet interesująco i nawet mi się
podobało mi się to, jak tam się strzela i jakie można rzeczy robić z tym strzelaniem, ale nie pokazali w tej grze nic poza tym, że tam się strzela. No właśnie, naprawdę nie uważasz, że to by było lepsze jako FPS, nawet z tą mechaniką i nawet jeżeli to ma powtórzyć Fira z fajniejszą mechaniką i światem, nie było. Nie, ja w ogóle uważam, że Firy to są super gry i że jest za mało Firów na świecie. Że powinno ich być więcej. Chyba mieliśmy kilka razy tą rozmowę i chyba byłaś za każdym razem tak samo rozczarowana jak teraz. Nie, ja autentycznie... Ja w ogóle zapraszam na streamy, bo ja teraz gram w Fira i streamuję, więc bardzo... Którego Fira? No, od pierwszego zaczynam, na trzecim On skończy. Był straszny. A później ja na razie jest tak nudny. Ja tak zapamiętam Fira. Nie, bo ja kiedyś grałam i był dla... pamiętam, że go nie skończyłam, bo co, jeżeli coś się nawet zaczynało dziać, to było takie... takie tam... Nie mogę gestykulować, więc ciężko im powiedzieć. Ale gram teraz, gram na poziomie tam hard, bo ludzie mogli głosować na to, jaki mam poziomie grać, więc tam extremely hard jakiś mi wzięli. Ekstremalnie trudny poziom. I gram, więc... I jak ci idzie na ekstremalnie trudnym poziomie? Nudzi się, słyszysz? Nie, znaczy nudzę się, bo jest super nudna, ale jak mi idzie, idzie mi tak średnio na jeżdżę. Ja nie jestem jakaś super dobra w FPP. Borderlands mi dobrze idzie, to tylko dlatego, że mam bardzo dużo godzin tam. Ja nie powiem, że jestem super graczem w FPS-u. Okej. Okay. Kuba widział, jak grałam w Call of Duty. Tak, chyba nie tylko ja widziałem. Bo to realistyczna symulacja lądowania w Normandii. Ginęła za każdym razem, jak wybiegała. Trzeba powtórzyć. To się generalnie działo. Ja się wychylałam i zastanawiałam, co się dzieje. I pyknie żyłam. I tam, no to mówię, to tak jak w tym. No bo tam strzelają, wiesz, to jest ten. No właśnie, dlatego chyba funkcja. Nie jestem dobra w FPS-y. Że tam strzelają? No, ale w każdym razie Quantum Break oprócz tego elementu strzelania, chowania się ze skrzynkami i strzelania potem i jeszcze bardziej strzelania... Potem? Tak, nie potem. No, nabojami. Ale ten, nie wiem, nie przemawia to do mnie. Nie robi mnie. Znaczy ja w ogóle cały czas... To może być super nudne. Cały czas nie wiem, o czym ma być ta gra, tak szczerze mówiąc. Znaczy to jest o typie, który był w jakimś eksperymencie. Tak. I tam coś się stało nie tak i teraz To są dokładnie, dokładnie. To tak, weźmy standardowy scenariusz hollywoodzki na tanie kino science fiction numer 5. I jest jakiś taki typ, jakiś taki eksperyment i czas. Znaczy, no wiesz co, no pokazajcie, jak wygląda mechanika, tak? Pokazajcie, jak wygląda to, co chcą sprzedać jako element wyróżniający ten tytuł, a tam fabuła to... No, po co? No bo fabuła do tej pory była dosyć ważna w ich grach. Zarówno w Maxie Payne, jak i w Alanie Wake'u. Ale w Alanie Wake'u to jest najważniejsze, co jest w tej grze. No tak, no ale... No. Gdyby nie dobra historia i fajny bohater i nie to, że to ciągnie tą grę, to w ogóle by nie było. No nie wiem, no ja pamiętam z tego pierwszego filmu, który wyszedł z Quantum Break, tak? To był taki jakiś takim przeszklonym... Taki statek? Nie. W takim przeszklonym pomieszczeniu, gdzie coś wybuchało i pomiędzy... I oni zatrzymywali czas, tak. Jakby jakąś dziewczynę tam ratowali. Ale im się nie udało chyba jej uratować, bo się nie wiedzieli, że im się kończy to zatrzymanie czasu. Jo, ale w każdym razie no to wygląda jak no, po prostu jak thriller, no i nie może tak być, że jest tam główny bohater, który ma jakąś mobilizację w tym sensie, że dąży od punktu A do punktu O właśnie, dąży od punktu A do punktu B i coś się dzieje po drodze i nie wystarczy tyle? No niekoniecznie. Kiedy to wychodzi? Za rok? Nie pamiętam. Bo kiedyś tam wychodzi, nie zadawaj pytań, na które nie znasz odpowiedzi. Pozostawa sobie. Porozmawiajmy teraz, Kuba, o grze, o którą ty się strasznie podniecałeś. Jaką? No, ty Hellbound czy Hellbait. No to Hellbait, Gamescom. Tak. Zaczynamy Gamescom. No już zaczęliśmy Gamescom. A to był Gamescom. O Quantum Break przecież gadaj. Dla mnie Gamescom to był... Dzisiaj Gamescom to jest dla mnie te zwiastuny właśnie z konferencji Sony. I jeden ze zwiastunów, jaki widziałem, to właśnie Hellblade. Kolejna oryginalna i super odtwórcza nazwa. Gra Ninja Theory. My o tym wczoraj rozmawialiśmy, nazwy się kończą. Tak, to prawda. Kończą się nazwy na gry, ale co więcej, kończą się też nazwy na studia indie. Już niedługo będzie Games Studio i Studio Games, nie? Bo już się po prostu skończą, bo tam random litery i znaczki. No ale to by było dobre, takie random litery i znaczki. Takie jak hasła, wiesz, do tego rekomendowane. Bardzo lubię gry tam X5583, no. myślnik, średnik, copyright. No. Tak, to jest moje ulubione. Tak, bardzo się wczułem jakby w los. To, jak 1, 2, 3, 8, A, B, C, D. To była świetna postać. No to może mogłoby być coś.
No i wiesz co mi przeszkadza, bo ja w ogóle nawet ten tytuł jest tak... jakie jest polskie słowo na to? Ja nie wiem. Tak generyczny jest chyba polskie słowo generyczny, co? Ogólny? Znaczy jest tak generyczny ten tytuł, że ja mimo, że go 3 razy w naszej rozmowie już przypomniałeś, to ja cały czas nie mogę zapamiętać, co tam jest po tym Hell, po drugiej stronie. Hellblade chyba, tak? Hellblade. Ale to jest tak samo jak rozmawialiśmy o tym, że jest Warfighter, wcześniej był ten, że jak się nazywa... Warface, ten... Advanced Warfighter i teraz... jak się nazywa teraz? Advanced War... Advanced Warfare. I tam w pewnym momencie też się skończył w ogóle tam No to tak jest, to wiesz, to jest właśnie dla takiego użytkownika, face, który face. Coś tam słyszał, no i zobaczy tę okładkę, nie? Z napisem War, coś tam i wiesz, typem, i bierze. Białym, 30-paroletnim heteroseksualnym typem standard. Na okładce. No. No myślę, że to są właśnie... To jest gra, którą chciałem. To jest motywacja nadawania takich tytułów. No i właśnie to jest dla mnie najbardziej rozczarowujące w tym Hell coś tam. Bo ja do tej pory, ja Ninja Theory znam z 2 gier, które mi się... No, pierwsza mi się bardzo podobała, Enslave, a druga DMC mi się podobała, ale jakoś nie urzekła. Ale one przynajmniej tym się charakteryzowały, że wyglądały jakoś inaczej. Że widać było, że oni mają jakiś pomysł na świat, mają jakichś fajnych grafików, designerów i tak dalej. A teraz mi pokazują to Hell coś tam i... No i tam nic nie ma. Tam jest, to jest taka fantazja na temat... AD&D Warhammera po prostu. No tak, tylko to wiesz, no to jest co, tam minuty... Właśnie to jest kluczowe, że... Bo ja czytałem, nie tylko widziałem zwiastun, ale czytałem też wpis na... poważna dziennika. To teraz jest stary, jak mnie wykopali. Nie, w każdym razie... Teraz w ogóle. Nie, no. Teraz i czytałem wpis na blogasku. Było się wcześniej starać, nie? Boś, blogi w ogóle. No, i, jaki God. Research, kurde, szacuneczek. Na Google śmiejcie też się, byłem? Śmiejcie. Tak, głos na Google. Na Wikipedii. Sam robiłem wpis na Wikipedię na ten temat. Tak, no, tak się i... czułem. Nie, i tam jeden tam, nie wiem, założyciel studia, czy ktokolwiek, który się zna na tej grze, napisał, że to jest bardzo wczesny projekt, tak? I on tam napisał, że to jest kluczowe, że oni pokazują... Ale w sensie, że jest jeszcze w alfie, czy wczesne? Pewnie w ogóle napisał, że bardzo wcześnie pokazują, tak? Pokazują właśnie ten tytuł, pokazują ten minutowy teaser tam CGI. No, no teaser w sumie. Powiedział, jak się ta pani nazywa, nie pamiętam jak, ale generalnie ma być pokazany jakiś tam duch tego i pokazane, że moim zdaniem idą trochę właśnie, wracają do korzeni, czyli tej pierwszej gry Heavenly Sword, gdzie też była bohaterka, która walczyła mieczem. jest taki gatunek gier, tak? Nie piekielnym, co prawda, ale jakimś tam innym mieczem magicznym. No i myślę, że jakby poszli w tamtym kierunku i nawet... Nie wiem, stylistycznie, bo Heavenly Sword to był taki, ja to nazywam właśnie gra taka filmowa, gdzie faktycznie ujęcia, muzyka podniosła, taki, trochę tam taki, no nie wiem, taki Władca Pierścieni, ten charakter, nie, że wiesz, wszystko takie podniosłe. No takie fantazje typowe, jak wysokie fantazje. Tak, tak. I tam ta gra była krótka, ona tam, nie wiem, 4-5 godzin, bo to taki był straszarek ten chodzony. To w ogóle warto nagrywać? Znaczy... Co? Warto ograć te Heavenly Sword? Warto, moim zdaniem warto, bo to te, wiesz, ona, ta gra już się zestarzała, bo to była jedna z pierwszych na PlayStation 3. Nie wiem, czy ona tuż po premierze, czy rok po premierze wyszła, więc ona mogła trochę stracić na wykonaniu, ale tam są pomysły. Iga, przestań się patrzeć w monitor i no, patrz się w monitor i przestań nam pokazywać i nas rozpraszać. Nagrywa się dobrze, ponieważ sprawdziliśmy. I patrz się w mikrofon, chciałem powiedzieć. To dużo... Nagrywa się i jest dobrze i ja tak mówię, ponieważ jestem to autorytetem. Dobra, ja jestem ciekaw, co to będzie Hellblade i tyle. Ninja Theory jeszcze nie zawiodło mnie żadną grą. Grałem w te wszystkie 3 i przeszedłem nawet. A DMC ci trochę nie zawiodło? Wiesz co? Zależy jak na to spojrzeć, bo ja nie jestem fanem starych DMC i jako zupełnie nowa gra to podobało mi się, tak? Tam były, fabuła zupełnie mi się prawie, no nie zupełnie, ale bardzo mi się... prawie nie podobała, całkiem. Co to jest? No właśnie nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Powinieneś tam pisać recenzję. Napisałem. Prawie mi się nie podobała całkiem. Za dużo słów w głowie. I siedzisz i... Kupuję. Pomiędzy 1 a 5. Na 5. Okej. Zresztą lubicie taki gatunek gier. Teraz się prezentuję moim przyszłym pracodawcom, którzy będą chcieli moich recenzji. Nie, napisałem recenzję, dałem 4 na 5 i gra mi się podobała.
nazwałem, właśnie ja to napisałem, że to jest najgorsza i najlepsza gra Ninja Theory. Mm-hmm. Najgorsza pod względem fabuły, bo ona była, no dla mnie była zupełnie płaska. Tak. Była, no wszystko było jak na dłoni praktycznie, nie? Ale podobała mi się walka, no i ogólnie, nie wiem, poziomy. Grała oprócz tak? fabuły. No grała oprócz fabuły, o, może tak. A nie, jeszcze ja tam miałem problem z bossami, z pojedynkami z bossami. Bossy były nudne, tak. To jest, w ogóle to było takie... No, to jest Patton, jeden był spoko, ale tylko wykonanie, jest jakiś nie sama walka. Po polsku, znaczy... Jak się tłumaczy Button Masher na polski? Wciskacz przycisków, masakrator przycisków. O. Okej, dobra, ja przyjmuję masakrator przycisków, będę się tym posługiwać od dzisiaj. To jest gra z gatunku masakrator przycisków. Dlaczego? No dobra, ale nadal powinna być chyba walka z bossem fajniejsza niż walka ze zwykłymi typkami. A tam w tej grze jakby najfajniejsze było zabijanie zwykłych typków, a później przychodził ten boss i ty się zastanawiać, dlaczego musisz tak cierpieć przez następne 20 minut. Ja to sprawdzę, bo ja ją pożyczyłam od kolegi. Koniecznie. Koniecznie. I wyjątkowo nie wiem czemu, ale super mocno czekał, żeby w nią zagrać, a ja też w ogóle. Obiektywny test mojej opinii będziemy przeprowadzić. A to będę grać w kitlu w takich okularach taką podkładką pod kartki będę zaznaczać, czy się wszystko zgadza. Okej, okay, tak zrobimy. Co jeszcze ci Iga zafascynowało? Poza tym, że się znowu gapisz w monitor. Co mnie zafascynowało? Ale z Sony czy w ogóle z Gamescomu? No jest Silent Hillowo ogłoszony, który w ogóle Silent Hill. Ja właśnie się zastanawiam, czy... Jak Silent Hill? No to Silent Hills. Wow. Który jest w ogóle zrobiony przez typa, który nie ma nic wspólnego z grami i typa, który nie wiem, który lepiej, żeby nie miał coś wspólnego. Ja totalnie nie rozumiem trendu. Czyli powiedz przez kogo? No Del Toro i Kojima. Ale Del Toro. Guillermo Del Toro, nie Benicio Del Toro, od razu mówimy. On miał coś wspólnego z projektem. On chciał robić kiedyś, a on nie chciał robić przypadkiem. Chyba będzie w 2025. Poza tym Insane, on chyba jeszcze chciał robić, ekranizować opowiadanie Lovecrafta w Górach Szaleństwa i na podstawie tego miała równolegle powstawać gra. Tak mi się wydaje. Okej, dobra. W każdym razie typ jest ewidentnie, z tego co patrzyłam, ma więcej wspólnego z filmem niż z grami. I ja totalnie nie rozumiem, nie lubię tego i w ogóle bardzo mi się to nie podoba, że się miesza medium filmowe z medium gier, bo medium gier dużo z tego już nie może wyciągnąć. No ale może on jest multi... Znaczy, no wiesz, to jest Silent Hill, tak? Ja multiartystą, się kiedyś nie wypowiadałam, tak, że ja jestem na tyle dużym fanem tej serii, ja to najprawdopodobniej kupię, przejdę i być może będę mieć w stosunku do tego bardzo mieszane uczucia, ale to jest coś, co ja chcę zobaczyć, tak? Mhm. Ale już mnie wszystko denerwuje po prostu, co tam z tego, co pokazali. Totalnie a co pokazali? Opowiedz, bo ja akurat jestem z drugiej strony barykady, ja wszystko, co jest Silent Hill, o bardzo szerokim łukiem omijam. Kiedyś próbowałem grać w dwójkę, nawet mi się podobało, ale jakoś odpadłem, ale później popełniłem ten błąd, że obejrzałem ten film fabularny. Pierwszy czy drugi? Pierwszy mi się wydaje. Ten, gdzie na końcu drut kolczasty gwałci kobietę. Znaczy wychodzi jej z waginy. Ja nie pamiętam takiego. Był o kobiecie, no, która szuka córki? Tak. Tak, to pierwszy. I on był, to nie był zły film. To był bardzo zły film. Znaczy on nie był bardzo zły. To był średni film, ale ty nie widziałeś drugiej części. Ale nie, podoba mi się, jak tak rozmowa ewoluuje, że na początku to nie był zły, teraz już jest średni. Ja jeszcze chwilę będę naciskał i będzie jednak, że był zły. Nie, no był słaby dosyć. Na podstawie gier i one są super słabe zawsze, a to był taki średni film po prostu. Nie, no dla mnie to jest taki film na poziomie Hitmana i Maxa Payne'a. Ja lubię ten film, ale zdaję sobie sprawę z tego, Iga, to jest Silent Hill. Nie, ja właśnie mam ten obiektywny narzędzia do analizy filmów. Wiem, że to nie jest dobry film, okej. Okay? Mam do niego słabość. Dwójka była taka, że ja poszłam na premierę i się tak wstydziłam, że ja tam jestem w kinie. Się tak, zostałam do napisów końcowych, wszystko w ogóle zobaczyłam i siedziałam cała czerwona. Totalnie znam to uczucie w ogóle. Totalnie znam to uczucie. Kiedyś moją koleżankę przyjechała do mnie do Gdańska, więc stwierdziłem, że pójdziemy do kina, a jako, że ja jestem komiksowym autorytetem i idziemy do kina, to pójdziemy na Jerza Jerzego. To totalnie najgorsza decyzja w moim życiu i w ogóle przez półtorej godziny próbowałem ją przekonać, nie, tak wiesz, szeptem w kinie, że... ale ja się nie zajmuję tym na co dzień, nie wszystko, czym się interesuje jest tak beznadziejne. I tak mi było, tak mi było przykro, że ja to wziąłem. Też, bo ja wziąłem znajomych do kina na ten film, w sensie na tego Silent Hill Apocalypse. No właśnie, bo to jest najgorsze, tak jak tam jeszcze jakieś niewinne ofiary wchodzą w grę. Tak, i oni wszyscy się na mnie patrzyli, jak najgorszego zbrodniarza, ja siedziałam i po prostu się lubiłam coraz mniejsza. Taka malutka już była. Co jest dużym osiągnięciem, bo Iga już tak, jest mała dosyć. Tak, jestem bardzo mała.
W każdym razie... Ale nie chciałabyś, żeby właśnie... Mnie to interesuje bardzo, jak Hideo Kojima podejdzie do tej marki. Nie, ale słuchaj, bo jest pierwszy interaktywny teaser tam na świecie gry, czy coś takiego, czy może w ogóle pierwszy interaktywny teaser na świecie. A ja w niego nie grałam, bo to jest na PlayStation 4, ale mam zamiar kupić, może PlayStation 4, żeby tylko to pograć. Naprawdę? Tak, a potem sprzedać i nigdy więcej o tym nie mówisz, bo to nie wraca. A to bardzo nie lubię pograć, wiesz? W każdym razie... Pierwsza zasada klubu Silent Hills. Nie mówimy o Silent Hills. Druga zasada klubu Silent Hills. Nie mówimy o Silent Hills. Ja, i w każdym razie widziałam na jakimś kanale YouTube'owym, że jakaś, że ktoś grał. Tam był głos kobiecy, tam gra... I widziałam takie, że chodzicie po pomieszczeniu, to wygląda, wy nie graliście, ale ci ludzie, którzy, jeszcze nie wiem, może Kuba grał. Silent Hill 4 The Room. To wygląda tak troszeczkę, takie etapy, tam były takie TPP na FPP. FPP było, jak się było w takim hubie, w mieszkaniu, o którym zresztą było, była ta gra, a kiedy się chodziło po różnych lokacjach, to się było w TPP. I to wygląda tak troszeczkę jak to. Z tym, że jest zero subtelności, które jest Silent Hill, bo Silent Powinnaś jest... mówić PTO z perspektywy trzeciej osoby, a nie TPP. PTO. Tak. I PPO. Dobrze, PTO i PPO, wszyscy pamiętasz. W każdym razie zero subtelności zachowane z tego, co widziałam. Są jakieś napisy na ścianach, które generalnie mówią o tym, mój Boże, jesteśmy w bardzo dziwnym świecie, wiesz to, bo są napisy na ścianach, właściwie tylko tyle z tego. Jest w ogóle jakiś, kurde, nie wiem, tam płód, albo świeżo narodzone dziecko w ogóle w zlewie, więc subtelność jest out. Jedyny mniej subtelny motyw Silent Hill był w Origins, kiedy dzieciak mówił ze swoim powieszonym ojcem. Znaczy, tak mi się wydaje, z tego, co nawet z filmików kojarzę Silent Hill, to nigdy nie była jakaś specjalnie subtelna. Tam, jest bardzo subtelna. Czy tam nie przypadkiem nie chodzi wielki koleś z trójkątem zamiast głowy, tak, i ale wszystkie, z wielkim mieczem dwuręcznym? Ja nie mam tutaj zamiaru teraz analizować w ogóle Silent Hill, nie mam zamiaru generalnie piramidogłowego się tutaj analizować, bo ja tu napisałam pracę dyplomową, to jest bardzo złożony motyw, okej? Okay? Ale w każdym razie jest subtelny, to nie jest taki horror jak slashery, to nie jest obscure. Tak? To nie jest to, że biegasz obskurne. Dookoła. Tak. To, jest to chyba kiepskie wytłumaczenie tego słowa. Tam jest dużo odniesień, jakby cała fabuła jest, znaczy może nie cała fabuła, ale bardzo dużo fabuły jest opowiedzianej przez przedmioty. Mm-hmm. Tak? Jest opowiedzianych przez to, co możesz zauważyć, ale możesz też to olać. Bardzo ważni są tam wrogowie, to jak te modele są stworzone, tak? Ja mam wrażenie, że to, co teraz powstanie, bo tam jest Kojima na przykład i tam jest w ogóle reżyser filmowy. Czy na tym filmiku, który oglądałaś, no, któryś z bohaterów wpadł w 20-minutowy monolog na temat sensu życia i współczesnego pola walki? Nie, bo tam ten, na tym filmiku, który to znaczy, oglądałam... że go powstrzymywali Kojima mocno. Pocieli? Ale właśnie, nie mogę powiedzieć. Mam wrażenie, że ta gra to będzie cutscenka na cutscence, gdzie cutscenki w ogóle nie powinny być Silent Hill. Znaczy, tam, ale okay, to jest gdybanie, to jest ciągle gdybanie. No, ja też, że to jest gdybanie. Słyszycie Kojima i od razu... Przez chwilę, jak gdybałeś o swoim Ninja Theory, to było... Nie, ja tylko wyrażałem nadzieję. Nie, ale... A Iga wyraża lęki. Aha. Jo. No, jeszcze ale nie ma Silent Hill. No. I mam takie wrażenie, właśnie, że tam będzie dużo monologów, że tam w ogóle będzie dużo linii dialogowych, które będą mówiły o wewnętrznym życiu tam głównego bohatera, zamiast pomyśleć przez moment i zobaczyć, co się ale czekajcie, ale kim będzie i... ten Kojima w tej grze? No pewnie co? Dyrektorem jakimś, ja on jest przecież dyrektorem. Ja mam nadzieję, że tam będziesz nim grał. On się wstawia w swoje gry. Będzie najgorszym koszmarem. I to na końcu pokażą jego twarz. Nie? Ostatnim bossem. PPO cała gra będzie. Będziesz cały czas z nim chodził i będzie ten... I on będzie mówił tam... Tam rzeczy, albo ludzie będą mówić do niego, on będzie tam bez zmiany wyrazu twarzy po prostu będzie na nich patrzył. I to by akurat było creepy, okej? Okay? Dziwne, straszne. Przerażające. Nie no, creepy to jest coś pomiędzy tym a tym. A ty, Tomek, będziesz wycinał te wszystkie, tak? Nie będę wycinał, niestety. No i w każdym razie ja w to nie wierzę, bardzo się troszeczkę bardzo mocno zdenerwowałam w ogóle, jak to zobaczyłam. Ale w kraju 1 do 5, od 1 do 5, tak? Tak, opisz edycję limitowaną. Nie, ale generalnie tak, generalnie pewnie będę preorderować, no, więc być może nie jestem ten, ale w każdym, no... Nie wiadomo też za bardzo, co to będzie. Sam fakt, że oni powiedzieli, że to jest Silent Hills, tam, ja nie pamiętam, chyba ktoś na grupie tak zasugerował, że być może to właśnie wyjdzie równolegle do filmu. W sensie, że będzie film jakiś na ten temat, tak, który mógłby być naprawdę dobrym filmem, bo Del Toro nie robi złych filmów, ale nie chciałabym go mieć w grze. Ale bardzo dobrych filmów też nie robi. No może bardzo dobrych nie, no ale no wierzę ale w to, że mógłby też zrobić. Nie, ale to prawda, no jest to, tak, jest to porządny. I na pewno jest to lepszy reżyser niż 90% reżyserów, którzy się biorą za kręcenie filmów o grach. Na przykład Ball.
Na przykład. Na przykład, tak podając pierwszego do reżysera. No, w każdym razie, jeżeli tak by było, to to mógłby być naprawdę ciekawy projekt. Ja się cieszę w ogóle, że ktoś ruszył tą markę, bo na tym Book of Memories, jeżeli chodzi tam o Vita, się zatrzymało. Tylko, że widzicie, to na Vita to było... Nic nie było, no. Okej, ta gra, to było wiadomo, co to będzie, bo automatycznie było wiadomo, że to jest coś zrobione z Silent Hillem, ale to nie jest Silent Hill tak naprawdę, nie? A tutaj mam wrażenie, że oni starają się o to zaciągnąć, ale bronią się automatycznie, sobie takie plecy robią, że to nie jest jakby, że to nie... Jak to się mówi? Nie wiemy, co chcesz powiedzieć. Że to się nie będzie odnosiło na K, szukam słowa na K. Że jest jakiś zbiórczek, kanon, że to nie będzie w kanonie. No. Tak, że to będzie coś zaciągające, coś obok, co jest nawet fajne, bo cieszę się, że w ogóle coś wychodzi z Silent Hilla, ale nie wiem. No to wy jeszcze w ogóle macie w Silent Hillu, jeszcze macie problem komiksowy, continuity i kanonu i tak dalej? Nie, bo nie ma czegoś takiego. Nie, na szczęście. Znaczy jest. Są trzy części fabularne, które opowiadają o czymś, w sensie jest to, nie moje zdanie, o czym, nienawidzę w ogóle problemu continuity w popkulturze. Nie lubię tych części. No ale Iga, co się właściwie, nie wiem, może wiesz, z tym Team Silent, co się teraz dzieje? Bo to są właśnie A ludzie, nie którzy... żyją? W sensie wiem, że poszli sobie. Wiem, że użyli. To mnie trochę zdziwiło, bo kiedy wchodzi na białym tle, co jest w ogóle fajne, że wykorzystali tam białe i czarne tło, Silent Hill i jest to S się pojawia, to tam jest motyw, który jest skomponowany przez Yamaoka. Mhm. I co oznacza, że być może Yamaoka będzie przynajmniej do tego pisał muzykę. Chociaż no ten Licht, on się nazywał? Tak, który ostatnio z Dampu robił. Moim zdaniem on zrobił bardzo fajną robotę i ten Korn nawet nie przeszkadza. Nie wiem, ja jestem wielkim wydawcą Yamaoki, ponieważ byłem przez przypadek na jego koncercie i bardzo mi się podobało. Byłeś na koncercie Yamaoki? No jak grał z Cool Kids of Death w Łodzi na... Dotykam go. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Nie umuję tej ręki. Ale kojarzysz tą akcję, tak? Nie, w ogóle no. Jakbym wiedziała, to bym tam była. No, w każdym razie... Jeżeli on tam jest, to być może reszta Team Silent też tam jest. Żebym ja nie pomylił z twórcą muzyki do Resident Evil. Ale wydaje mi się, że nie. No bo to Final Fantasy. Nie, na pewno... Jakiś Japończyk, który robił muzykę, w każdym razie tam grał. I być może miał coś wspólnego z grami. Nie, ale po prostu propos... Tomek zobaczył Azjatę i tam... To jest ten sławny kompozytor z tych gier. Dokładnie. I taki tekst w takim stylu napisałem. Byłem na tej imprezie i ten sławny kompozytor z tych gier grał tak trochę niefajnie, ale nawet mi się podobało. Może, trochę. Nie, ale Iga, a propos Yamaoki, nie wiem, czy... Bo nie widziałaś konferencji. 800 za taki tekst biorę. Nie. A, ja wziąłem tylko trailer. W każdym razie Yamaoka podjął współpracę z kolesiem od gry Murasaki Baby, czy tam Mura coś tam ja Baby. Ja to czekam. No na Vita i to ma być we wrześniu. Ja ale ja nie mam Vita, ale kupiłam 3DS-a. No to prawie to samo. Mam dwie gry. Ty mi pożyczysz w końcu 999. Ja ciągle gram. No właśnie ty grasz, bo mi na złość grasz w ogóle. Tak. Jak ja ci powiedziałem, żeś mi pożyczyły, to ty nagle zaczęłaś grać. No. I na złość ten powtarzam, load. Przejdę pół godziny. Tam jest 6 zakończeń. Chciałabym zobaczyć, co jeszcze dalej. Load. Dobra, o czym jeszcze byście chcieli pogadać z GameConu? Coś jeszcze się tam ciekawego wydarzyło? Jest więcej horrorów, które nie są warte moim zdaniem wspomnienia. Ja bym chciała porozmawiać o... Until już nie chcę Dawn o tym porozmawiać. Dawn. No nie chcę o tym właśnie rozmawiać. A co to jest? Porozmawiajcie o tym, bo ja nawet nie wiem, co jest. To jest slasher, który... To będzie obscure po prostu. Ale daj mi powiedzieć. Przepraszam. Obskurny slasher, tak. On miał debiutować na PS3. Kto to robi? To nie było właśnie ludzie. Bardzo dawno temu w ogóle z Move'em 2012, tak. To było 2012, że Move miał być latarką, nie? I generalnie chodzisz po ciemnym lesie. Jest domek w ciemnym lesie. Jest domek w ciemnym lesie. Jest grupa nastolatków, tak? Jest jakiś tajemniczy. A, ten horror dla nastolatków, tak? No taki, slasher. Taki slasher. Nie, no niekoniecznie. Slasher nie zakładam nastolatkowości. Wymień mi 10 slasherów, gdzie nie mam 10! Ja w ogóle nie wiem, czy w ogóle znam 10 slasherów. Dobra, to wymień mi 2. Dobra, nieważne. No więc mnie. Właśnie. Ten i tamten. No. No jedynka tak. I dwójka. No. Nie, i to była właśnie gra, która miała być na PS3. Nawet Michał ją widział na Gamescomie, bo pamiętam, że on pisał tekst o tym. Ja pamiętam. Rok albo dwa lata temu, nie pamiętam, kiedy on tam był. Ja pamiętam, bo ja do doktoratu dołączałam do bibliografii. Tak. Michał Piwowarczyka? Tak, no, dołączyłam tam gry, Michał Piwowarczyk. gry. I to miało być i przez długi, długi czas była cisza o tym, nie? I tak, potem co chwila umarło. Tylko się właśnie co chwila się pojawiał, tam co chwila, co jakiś czas się pojawiał news, że to żyje, że coś tam z tego będzie, no i nagle cyk, będzie na PS4. Ja myślę, że to jest dobra decyzja, bo tak, no.
Znaczy ja pewnie nie czekam jakoś na to, pogram, nie? Ale to, no, no, to jest na tej zasadzie. Niech to będzie, tak, dokładnie. Ciekawe, czy dalej. Nie wiem, czy dalej namówię, bo nie widziałem nawet zwiastuna nowego. Więc może wy wiecie, ja nie wiem. Ja widziałam, że jest tam latarka. To ja, może być mowa. Ja w ogóle widziałem tylko taki kamera. Filmik, jakby, który bardzo przypominał w ogóle zwiastun takiego filmu aktorskiego. Tak, tak, tak. Więc tylko tyle o tej grze wiem. Nawet nie wiedziałem, że to jest na mowa. Będzie słabo, ale będzie okej. Okay. Nie, ja w ogóle... Ja the, w ogóle... Uwielbiam tą grę. Nie możesz, tutaj nie ma. też było... A to w październiku będzie, tak. Pod koniec października. Tak, to też czekam. No, to może być, znaczy to musi być, to będzie ważna gra. Ale wychodzi też nowa gra od jednego z moich ulubionych studiów ostatnich czasy, From Software. Tak. I na to czekam bardzo mocno. Nie widziałem rozgrywki, a pokazywali podobno. Czyli, że oni, i wiesz co mnie wkurza trochę? Bo oni robią czwartego Dark Soulsa. I bardzo znaczy, dobrze, Demon's Souls'a, tak naprawdę. Bardzo dużo. Będą być jak najwięcej w ogóle Demon's Souls'ów, tak. Bo to jest gra, która zajmuje jednemu człowiekowi przeciętnie tylko 1500 godzin, więc on ma 6 razy mniej więcej w życiu oni robią jeszcze... szansę, żeby zagrać taką grę. No oni jeszcze robią Armored Core i tam też jest milion godzin w ustawieniach i wszystkiego. Ja się bardzo z tego cieszę. Im więcej, więcej godzin gry, tym lepiej dla gracza. Dlaczego wy takie nienawidzicie innowacyjności? No nie wy, bez ciebie, Kuba. Ty, no, konkretnie. Ale ja nie mówię innowacyjności. Wiem, że to będzie najprawdopodobniej dobra gra, bo już znam formułę. Ja nie chcę od nich w tym momencie niczego super nowego, jeżeli mogą wydać jeszcze jedną dobrą grę. Ja właśnie chcę. Ja lubię, po co? No, lubię, jak dobre studia tworzą nowe rzeczy. Ludzie tego no nie mam miliarda nowych gier. Gdzie mam ten miliard nowych gier? Powiedz mi. Wymień mi 2 miliardy. Tu nie ma. No nie, na nic nie czekasz z tego Gamescom, jak posłuchaj. Nie czekasz będzie. Na Sims 4, widziałeś tą nie. prezentację. Widzieliście jest... Wild? Tak. Tak, o no, właśnie, Wild, tak. Fajne. Nawet to jest chyba pierwsze MMO w historii, kiedyś trochę zwilgotniałem, jak oglądałem. Trochę sobie myślałem, okej. Okay, czy płakałeś, czy co? To może nie. Pomyślałem sobie, okej, okay, to może być interesujące. Bo naprawdę to wyglądało fajnie. Zwłaszcza mnie... Zwłaszcza mnie kręcą te wszystkie takie... Jak mu wilk wchodzi na głowę, nie? Nie. Eksploracje podwodnych takich, wiesz, ruin, tak, tam jakieś wielkie posągi. Mogę wam się do czegoś jakiś potwór, który cię goni, a on tam w ostatniej chwili dzidę wyjmuje i go zabija. Mogę wam się do czegoś przyznać? Przyznaj się. Możesz. Najbardziej na świecie, jeżeli chodzi o gry, nie boję się tam horrorów ani czego, ale po prostu jeżeli jest FPP, to musi być FPP. Jest woda, jest cokolwiek w tej wodzie, to może nawet nie być straszne. Też trochę mam taki lęk. Ja po prostu automatycznie nie chcę dalej grać. Ja mam co... Pamiętasz Half-Life 1 i tą rybę, która pływała w basenie? Ale ja mam gorzej. To było na maksa traumatyczne życie. I tam jest taka, nie wiem, kałamarnica, coś tam, bo to nawet nie jest tam realistyczna, nic takiego. To pływa i ja tam nie wejdę, nie? To automatycznie, ja muszę kogoś zawołać, żeby mógł mi to przejść. I w Zeldzie Wind Waker były też takie gigantyczne kałamarnice i to zaczynało taką sekwencję, że w wirze dookoła nie się pływało, to ja się chowałam pod kołdrę. No tak, ale no to też mnie robiło. Ja w ogóle się boję wody chyba, głębin jakichś gigantycznych. Znaczy jest chyba... Lovecraft. Mi się wydaje, że to jest jakieś takie... W GTA się umierało. Freudowski, taki jakiś freudowski lęk, bo jest coś takiego i nie jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi. Też mam na przykład kumpla, który kiedyś jak prowadziłem sesję RPG i to było w takim zalanym mieście, gdzie w ogóle bohaterowie mieli po szyję mniej więcej wody. Takiej brudnej i tak dalej. No i oczywiście pod tym całym zanieczyszczeniem pływały jakieś węże i inne takie rzeczy. No to normalnie koleś mało co w ogóle nie wyszedł z sesji, tak był przerażony. Na pewno każdy z was widział ten obrazek, a to mnie totalnie przeraża tak swoją drogą, że jest tafla wody na samej górze, to jest taki dosyć duży obrazek i tam jest łódka, taka mała łódeczka jest na tej tafli wody, a pod spodem w tej ciemności jest taki ryj, który się otwiera i mają zaraz połknąć. No. Jest pełno takiego rodzaju obrazków. Jak mnie to robi po prostu? Za wiesz co, przeczytaj? Jak to zobaczę, to ja nie mogę spać, bo mi się śnią jakieś w ogóle... Wiesz co, przeczytaj? Przeczytaj sobie książkę China Miville Blizna. Tam jest motyw, jak pływające miasto próbuje ujarzmić takiego kilkukilometrowego potwora z głębin. Ale w ogóle jest opisywane, jak są spuszczane urządzenia na głębokość tak 2-3 tysięcy metrów, co nie, jak wiesz, jak tam ciśnienie nawala, jak słychać jakieś ryki pradawnych istot w ogóle w tej głębi. No właśnie, ja mogę to przeczytać. To z moich ulubionych książek jest Moby Dick. Naprawdę, to z moich ulubionych książek jest Moby Dick. Stary i polecam wszystkim. Nie, to jest jedna z moich bardzo nieulubionych książek. Bardzo dobry jest Stary Człowiek. Mi się bardzo nie podoba. No, ale w każdym razie, no... Polecam wszystkim Mobiego Dicka i mam cały czas te rozciarki. Tymczasem dosyć rzadko mówimy o Assassin's Creedzie. A ja mogę powiedzieć, że lubię gry ze śniegiem?
Możesz. Lubię grę ze śniegiem. Które to jest gra ze śniegiem? A no po prostu takie. To Mario. A, tak w ogóle. Nie, myślałem, że chodzi ci z Gamesconu jakąś grę ze śniegiem. No to w Wild. Może jakaś była. Wild na pewno będzie śnieg. Chyba tak, tak. Polecam ci Silent Hill Shattered Memories. Grałem, tak. Tam jest dużo śniegu. Ale nie taki śnieg. Nie, ten śnieg. Ja ci polecam moją ulubioną grę Second Sight, którą przez jakieś 2 lata grałem. Próbowałem sobie przypomnieć ten tytuł. Ej, my powinniśmy to pisać w ogóle. Na okładce jest taki koleś. Kojarzę okładkę, taka czerwona koleś za głowę się łapie. Tak. Coś, no. Ja kiedyś dosyć silne miałem doświadczenia z tą grą, a później na kilka lat wyparłem jej tytuł i dopiero z 2 miesiące temu miałem takie odkrycie gigantyczne, że zapełniłem dziurę w swoim życiu, co nie? Jest tam śnieg? Jest tam śnieg, tak. Ale jest tam w ogóle coś z Syberią taki jakiś. Czy ktoś jeszcze na coś rozbudowany. Czeka, co pokazają na. Ja czekam na Alienation. Też o! Na. Co, znasz? Tak, znam, nawet dzisiaj na, tak, na PlayStation 4 gra Housemarque Studio, która zrobiła same dobre gry. Super Stardust, Rezogana i Dead Nation. Rezogan był super. I Outland chyba, nie? Oni też zrobili? Nie wiem. Nie mam pojęcia, kto zrobił. Twój Outland. No wiem, ale nie mam pojęcia, kto ich zrobił. Nie, nie zwracałem uwagi. Wydaje mi się, że też, tak. Bo byłem dzisiaj na ich stronie i to chyba oni. W każdym razie, no to jest Dead Nation w kosmosie. Dead Nation, tak. Alienation, nie? Znaczy chyba na Ziemi, tylko atakowany no przez tak, kosmos. No tak, tak, z kosmitami i... Kosmos, to w każdej chwili. No i tyle, dla mnie wystarczy. Jak to tak, to prawda. Dead Nation. Kiedyś widziałem ten artworki z Dead Nation 2, które miało być, miały być dinozaury i w ogóle super rzeczy, ale nie będzie. No, nie ale będzie? Nie, no bo to był jakiś tam, jakiś grafik, po prostu robił jakieś rzeczy dla nie, ale to prawda, ja mam do Dead Nation taką słabość, to jest w ogóle poza Left 4 Dead, to jest najlepsze moje wspomnienie koopowe ever. To jest tak, taka gra, która w dwie osoby tak ci wchodzi. Ja pięknie. Dla tej gry kupiłem drugiego pada na PS4 ostatnio. No. Żona mi kazała i... Bo ona gra, ja jej tylko towarzyszę. Macie jakieś rekordy w miliardach zabijanych zombie? Nie, no ale ona tam platynuje i mnie zmusza do współpracy. Znaczy nie, ja lubię tą grę. Ale okrutne, tak. W ogóle przemoc w małżeństwie. No. Żona zmusza mnie do grania. Tak. No, Iga, zrobiłeś podkówkę. Tymczasem film... Gamescom, a już Gamescom, nie? Tak, już nie, kończymy no, Gamescom, już 40 minut gadałem o Gamesconie. Dobra, nie. To jeszcze powiem, szybko powiem. Czas minął. Assassin's Creed, o którym dosyć rzadko mówimy, nie dość, że w tym roku zaatakuje nas dwoma grami, to jeszcze próbuje nas atakować filmem, ponieważ coraz więcej na temat tego filmu... wiadomo, nie wiadomo, znaczy, bo... Nie wiadomo, no ale właśnie. Będziemy o tym mówić, jakby to był fakt. Będziemy się trzymać wczorajszej konwencji, więc wszystko to jest faktem, oprócz hiszpańskiej inkwizycji i jakiejś figury historycznej. Jakaś jest tak strona Film Divider, która twierdzi, że ma w ogóle potwierdzone informacje, że po pierwsze Michael Fassbender na pewno będzie grał w tym filmie, a po drugie... Z tym, będzie... że nie powołuje się na żadne źródło. Tak, nie powołuje się na żadne źródło, fakt. Bez przesady, nie trzeba tam się powołać na źródła. Please, błagam. Dziennikarstwo. No właśnie. A po drugie, będzie się działo w czasach hiszpańskiej inkwizycji. Będzie występował... Główny bohater będzie się nazywał Aguilar de Agororobo. Oba. Co trochę nie wierzymy. To być może faktem nie jest. To jest w ogóle zupełnie nowa postać. Nie, nie tak, było wcześniej będzie, Aguilera, będzie występował, będzie występował kardynał bodajże, czyli wielki inkwizytor Torquemada, którego możecie znaleźć z opowiadania Jerzego Andrzejewskiego Ciemności kryją ziemię. Cześć. Ja strona Wikipedii, to my się wszystkim tak przedstawiałaś. Dobry, Iga Słowiańska. Mogliście o mnie słyszeć z Wikipedii. I jednocześnie, co jest dosyć ciekawą informacją, w tym filmie ma być również ten wątek współczesny, co uważam, tak, co uważam, że może być, co uważam, że może być dosyć ryzykowne, biorąc pod uwagę, tak, znaczy nawet nie w tym medium, ale biorąc pod uwagę to, jak mało o Assassin's Creed być może wiedzą krytycy filmowi, tacy głównego nurtu i jak się nagle mogą przekonać, że to jednak nie jest taka zwykła gra o średniowieczu, jak mi się wydawało, tylko jakiejś pamięci genetycznej i tak dalej. I co, czekacie? Nie, no ja w ogóle nie czekam, szczerze mówiąc. Ja się obraziłem na Assassina po pierwszej części, więc jest mi zupełnie... Ale tam może być dużo parkouru. No na pewno będzie dużo parkouru, w każdej filmie jak jest dużo parkouru. Ale ja tak naprawdę to chciałem porozmawiać, bo ja nie wiem, czy Kuba mi właśnie zdradził, że w ogóle nie chcę o tym rozmawiać. I... Nie chcę, mam więc, no właśnie, nie wiem, czy pociągniemy ten temat we dwójkę. Ale ja dzisiaj oglądałem 11 minut materiału z tego Assassin's Creed Rogue, nie wiem jak to się da. Rogue? Po polsku, jak no była ta postać z X-Mena, to się nazywała Ruda. Tak? Ja wiem, Rogue. Zmienili ten, żeby... W serialu animowanym.
No to w każdym razie Assassin's Creed Ruda. Assassin's Creed Ruda oglądałem i absolutnie... To się totalnie zgadza, możemy po prostu absolutnie... A może będzie tak się nazywało, nie wiesz? Może będzie polska wersja? Nie wiesz tego. Będzie Ruda w ogóle. No. Absolutnie nie rozumiem pomysłu, jaki ma Ubisoft, żeby wydać tą grę w ogóle. Ona wygląda jak nieślubne dziecko... Trójki z czwórką. Zapychacz. Jest tak, dokładnie. Ale to tak chamsko widać po tej grze, jaki to jest zapychacz. Jednocześnie jak ona wygląda tak, jak wygląda, no te asesyjne już nie wyglądają jakoś rewelacyjnie. I jednocześnie reklamują to równolegle z Unity, które wygląda świetnie, no bo jest na nową generację. I what the fuck w ogóle, po co to robić? Ej, wiecie czego nie zrobiliśmy? Pieniądze, po co to robić? Ja się nie dorobiłem w życiu. Nie powiedzieliśmy ani słowa o konferencji Microsoftu. Bo taka ciekawa już była. Powiedzieliśmy słowo o konferencji Microsoftu. Ten Tomb Raider był, nie? Był, który będzie ekskluzywny w ogóle. Ale właśnie podobno... Nie będzie ekskluzywny. Będzie czasowy ekskluzyw. Już to taki tak. Już... Tak, Dominik kazał mi przekazać, kazał pierwsza uwaga od Dominika, że jak to jest, że ludzie cały czas wierzą w czasowe ekskluzywy takich tytułów. Że zawsze, nigdy się nie kończy tak, że naprawdę jest... Nie, że wierzą w czasowe, tylko że w takie dożywotnie ekskluzywy takich tytułów. Ale chciałam coś nigdy powiedzieć... chyba z żadnym wielkim tytułem nie było tak, że on się w końcu nie okazał się multiplatformowy. Ja bym chciała tylko szybko coś powiedzieć. Microsoft ma bardzo dużo fajnych gier indie, tam to ID at Xbox, indie. Które tam będą wychodziły. Naprawdę jest bardzo dużo Below, Escape, Tak się nazywa. Team 17 w ogóle wraca, super tam. Jeżeli będziecie coś oglądać z konferencji Microsoftu, to podsumowanie gier indie, bo naprawdę są spoko. Below super jest tam, hot, bam. Chyba, też wzięli, nie? Tak, super. Co hot. Super? Super, tak wyglądał ten trailer. Hot. Hot. Aha, no. Super, i tam Dominik się w pewnym momencie pyta, jak się nazywa ta gra? A to możemy pociągnąć ten temat, jeżeli chcecie super hot, bo dzisiaj przeczytałem wpis mojego znajomego. Mogę powiedzieć, jak się nazywa? On się nazywa Arkadiusz Kamiński i ma profil na Facebooku. I na Facebooku napisz. Boże, tyle informacji. Szuka dziewcząt w wieku od 14 do 19 lat. Nie, żelady, tak chyba jeszcze nie szuka. Lubi długie spacery, naprawdę. Być może ma też ten profil na naszej klasie. W każdym razie. Dokładnie. W każdym razie na tym Facebooku napisał, bo on też jest ten. W każdym razie napisał, że jest trochę, znaczy może nie obrażony, ale ma obiekcje co do decyzji właśnie tych twórców Superhot, które oni się chyba nazywają Superhot, tak? To studio? Czy nie? A wiem, znaczy że ten zespół. Z Polski, tak. W każdym razie, że to oni... To była dobra nazwa dla zespołu, zespół z Polski. Odnośnie... X, tam, DDD, myślnik, średnik, losowe znaki, znak numerków. Tak. Dobra, w każdym razie oni zebrali kasę na Kickstarterze na tę grę, na wersję PC Mac Linux, tak? I oni chyba uzbierali tam, nie wiem, 250%, coś takiego. W każdym razie był sukces, był duży sukces międzynarodowy i no i wiecie, są niezależni i tak dalej, a tutaj nagle pach, jest informacja, że Microsoft wykupił czasowy ekskluzyw dla siebie, dla Xboxa One, tak? Mhm. Tylko. No i właśnie czy to jest fair tak do końca? No nie jest fair, bo, jeżeli tak stawiasz sprawę, to... Bo wiecie, bo z jednej strony no oni uzbierali kasę na swoją grę, tak? Że zrobią tą wersję na PC, Mac, Linux na początku, a oprócz... I to jest właśnie... Teraz jest pytanie, czy Microsoft też dobrze zrobił, w sensie dla siebie dobrze, tak? Ale czy to jest etyczne, że oni przyszli na gotowe, tak? Bo oni przyszli do tego, do tych kursów, w sensie, tylko... kiedy ta gra już się sfinansowała, tak? Oni nie dorzucili się do sfinansowania. Oni jak gdyby pewnie sfinansują wersję konsolową dla siebie, tak? Mhm. Wiecie, co chodzi? Portowanie, no. I to wesprą ten projekt, ale jak gdyby nie byli z tym od początku, nie? Wiecie, o co chodzi? No tak, ale nie spodziewajmy się, ja jakby nie rozumiem trochę podejścia od strony Microsoftu, no nie spodziewajmy się etyki od gigantycznego megakorpo, które zwalnia 10 tysięcy ludzi. No tak, ale teraz patrzmy w przyszłość, nie? Czy to będzie... Czy to będzie dobre dla przyszłych twórców gier indie, szczególnie na konsole? Którzy będą chcieli, powiedzą sobie, chcemy zrobić grę na Xboxa, tak? Chcemy zrobić. A i Microsoft powie, to uzbieracie sobie kasę na Kickstartera. Tak. I dopiero wtedy was wesprzemy, czy coś. Nie, tam. Mi się wydaje, że to była kwestia tego, znaczy w ogóle Microsoft to... Tak samo było z Fezem, nie? Ta gra już była robiona przez miliard lat i oni sami wkładają w to kasę i w momencie, kiedy Microsoft się pojawił... Wydaje mi się, Iga, że możesz sobie nie do końca zdawać sprawę, ile to jest miliard. Ale czekaj chwilę, co ja powiedziałam. Bo już w tym odcinku powiedziałeś, że po pierwsze mam miliard gier nowych. To przekona znaczy mnie, a po drugie, że przez miliard stworzono Feza. Nie, ale chodzi mi po prostu o to, że no tam tworzono, tylko że to się dzieje w momencie, kiedy gry już są znane, tak? Bo Superhot już był super znany generalnie zanim... Bo był hot. No i był super hot. On praktycznie prąd powstał, nie? Bo właśnie... Tak, ale tam, okej, z tym Kickstarterem tam nie fajnie, ale mi się wydaje, że Microsoft w tym momencie zrobił...
zrobił fajną rzecz, bo oni tam też dają ten silnik, tak? Unity, to Unity, jest za darmo. Tak. Tak, dla twórców. Więc to jest no tam nie pobierają fajne. Opłat, tak? Chyba za to notowanie. Tak, no ale chodzi o to, że tam to jest naprawdę fajny ten. I mi się wydaje, że to są wyjątki. Tam FES, właśnie Super Hot, że to są takie tytuły, na które ktoś położył łapę, bo każdy chce je mieć u siebie, tak? Indie są teraz ważnymi grami, no bo wszystkie gry AAA, wysokobudżetowe tytuły, są przesuwane. Skórnej półki, są no. cały czas przesuwane, a indie to zdobywają coraz większą popularność, zajmują coraz większą część rynku, więc zawsze ich będzie w ogóle pełno i zawsze tam będzie potrzebne to sito, ale wydaje mi się, że będzie dużo takich, które będą powstawać bezpośrednio już pod Xboxa i że i oni będą jednak płacić. To, tylko tyle chciałam powiedzieć. Aha. Dobra, ja nie czekam totalnie na ten film i porozmawiajmy o Sedze. Tymczasem Sega. Sega zgodziła się w Stanach Zjednoczonych, nie zgodziła się, bo jeszcze nie wiadomo, czy dojdzie do tej ugody, ale w każdym razie w Stanach Zjednoczonych dwóch typków wytoczyło proces Sedze. Roger Damien Perrin i John Locke. To się nazywa John Locke. Tak, w każdym razie jest to informacja absolutnie nieprzydatna. Pozdrawiamy. Lubią dziewczyny od 14 do 19 lat, długie spacery nad morzem i palą fajkę. Tak, Polygon tak napisał. I w każdym razie te dwa typki zaskarżyły Sega o kłamliwą reklamę Aliens Colonial Marines. Tak, w międzyczasie z tego się zrobił pozew zbiorowy, bo tam się można rozumiem, że po prostu oni ogłosili jakby zbieranie podpisów pod pozwem zbiorowym. Się zebrali w jakiejś tam grupie. I Sega teraz, chcąc uniknąć tego procesu, zaproponowała $1,250,000, że ugodę, z czego $750,000 by szło na odszkodowania dla każdego użytkownika, który by się poczuł pokrzywdzony i udowodniłby, że kupił grę przed premierą, nie? Że jakby na podstawie... Tak, na lutym poprzedniego roku. Ale jest Colonial Marines. Bo chyba nie mówiliśmy, ale wiadomo. I jest to dosyć... I będzie wypłata w DLC. Tak. Właśnie, do tej gry. Właśnie nie wiadomo za bardzo, jak będzie to wypłata. W ekskluzywnym downloadu content. Skiny do postaci w Aliensie. Albo możesz sobie logo Segi w bardzo wysokiej rozdzielczości. Awatara Segi możesz sobie wstawić. Za jedyne 20 albo dolarów. Albo Soniki będą rozdawać. To by był precedens, nie? Soniki będą rozdawać na inne konsole w ogóle tam pyk. Maskotkę Sonika dostanie. Tylko, że Iga tutaj się niepokoi, ponieważ jest taki haczyk prawny w tej sprawie, że Sega chce się wydostać z tej sprawy, ale jednocześnie być może zostawić na lodzie Gearbox. Nie, to nie jest haczyk. Ja po prostu ostatnio, bo jako, że już nagrywaliśmy ten odcinek, to ja może wytłumaczę, o co chodziło mi. Sega chce tą ugodę dlatego, że oni już nie chcą być w tej sprawie, tak. Ale w tej sprawie zostaje cały czas wykonawca gry, jako, że no Sega tak. była tylko zleceniodawcą i producentem i to jest Gearbox. I oni sobie tam zostają w środku z tym, że oni umawiają od tego ręce, bo oni stwierdzili jednoznacznie, że oni zrobili tą grę na taki termin i dokładnie takie elementy tam użyli, jakie od nich chciano. I że oni tak naprawdę nie mają z tym nic wspólnego i żeby ja po prostu miałam takie zmartwienie, żeby po prostu nie było tak, że Sega się wywinie i się nagle okaże, że Gearbox musi zapłacić na przykład 6 razy tyle albo cokolwiek i że no, jeżeli już mają pęknąć, no to niech pękną w dwójkę, tak? To jest jakby zbiorowy wysiłek, żeby spieprzyć grę. No to niech teraz... No to prawda. Wysiłek, żeby... Tym bardziej, że tak jak jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, ja sobie raczej wyobrażam taką sytuację, że Gearbox cały czas obiecywał Sedze, że wszystko jest zgodnie z prawem, z planem. Milestone'y są wypełniane, bo... Pracując trochę w wirtualnej Polsce, trochę wiem, jak to wygląda. Moje strony są zawsze wypełniane. Wszyscy ci zawsze powiedzą, że totalnie jesteś on track. Tak. A nagle później przyszła data wydania i nagle się okazało, że że nie ma tej gry. I że Sega musi wydawać produkt, który wygląda tak, jak wygląda, no bo nic innego nie ma. Więc myślę, że może być trochę po środku, prawda? Ale jest to ciekawy precedens, tak, jeżeli dojdzie do tej ugody. Tak, to jest bardzo fajnie, że ktoś dostał po łapach za to, że pokazał nam coś, co nie będzie istniało i że oszukał ludzi. To jest naprawdę bardzo w porządku, że tak się w ogóle stało, ale tak, kurde, bo ja się boję, teraz o tym dopiero pomyślałam, ja się boję, że to się skończy na tym, ja o tym wczoraj rozmawiałam z Dominikiem, jak wracaliśmy, że mamy to taką tendencję tego, że wszyscy ludzie, którzy są w ogóle w tematach okołogrowych, czyli prasa, twórcy, odbiorcy, nam się wszystkim wydaje, że to jest wszystko, że my wszyscy to tworzymy, w sensie, że jesteśmy cały czas, wszyscy jesteśmy w epicentrum tego. I już mamy takie motywy, że na przykład chociażby ta burza o zakończeniu Mass Effecta, tak? Żeby potem nie było tak, że te firmy będą posądzane o to, że ktoś się zawiódł,
czymś, co oni pokazali. Nie, no ale to jest zupełnie coś innego, no właśnie. Ale mam wrażenie, że jeżeli zacznie to być popularne, pozywanie, tam, to jest bardzo ważne, że w ogóle oni dostali po dupie i że oni zapłacili. Nie, tutaj jest jasna sytuacja, oni pokazywali grę, która wyglądała zupełnie inaczej niż jak wyszła. I to jest tak, jakby ci pokazywali w reklamie samochód i mówili, że on ma takie a takie osiągi, a później ci sprzedawali ten samochód i okazywało się, że on nie ma takich osiągi. Tak, ja to rozumiem, tylko chodzi mi po prostu o to, żeby nie było tak, bo to są ludzie z internetu. To są ludzie z internetu, tak? To są ci dziwni ludzie z internetu. I ja mam takie wrażenie, że często jest tak, że jak dasz im palec... Od 5 lat do nich pracuję. No tak, ale jak dasz im palec, to oni wszystkie palce dałem. W ogóle, kurde, pół twojego ciała i całą twoją rodzinę, nie? Bo no, 30 kilo straciłem. Jo, i takie mam właśnie, żeby to się nie przeobraziło, bo to jest dobre, a żeby to się nie przeobraziło potem w coś złego. No. Ciekawe, jaka to będzie skala, no bo wiecie... No właśnie, to jest prawda. Ale też praktycznie no, każda gra przed wydaniem pokazuje te bullshoty, nie? Że no, wszystkie ładne obrazeczki i wszystko jest... po polsku. No, sztuczne, nie wiem... Obrazki nieprawdziwe, które... No wiem, o co ci chodzi. Pokazują grę, która tak naprawdę... No, ale no, czy to nie byłoby fajnym zwrotem akcji, czy to nie byłoby fajnym zwrotem akcji, gdyby nagle te firmy zaczęły się bać takich procesów i zaczęły pokazywać po prostu grę tak, jak ona wygląda naprawdę, żeby nie było takich sytuacji jak z Watch Dogs. Nawet, chociaż uważam, że Watch Dogs to nie jest kłamliwa reklama, no bo tam po prostu podrasowali jakby sprzęt, na którym to puszczali, nie? To wszystko. Teoretycznie Watch Dogs może tak wyglądać. To jest wielka konspiracja, bo... No właśnie, to nie byłoby lepszy świat, gdyby nam pokazywali Watch Dogs od pierwszego dnia tak, jak to ma wyglądać? A nie, w ogóle nie macie wrażenia, że byłoby naprawdę fajnie, gdyby na przykład grę zapowiedziano i potem by pokazywali materiał już zaraz przed jej wydaniem? Tak, to a prawda. Nie przez... No, ale to tak nie działa, grę. No przecież ja zawsze wiem, się tak chce obrazek, zawsze się, wiesz, co ci potem, że pokażą ci tytuł, tak? Ale uważasz, że to by trochę wyleczyło w ogóle tę sytuację? Ja uważam, na rynku? Że nie. Fani gier, czy w ogóle gracze są tacy, że oni muszą zobaczyć obrazek. No niestety, ale oni muszą zobaczyć obrazek, ja dlatego, też chcę zobaczyć. Ci ludzie wsadzają ci to w ryj cały czas. Gdyby tak nie było... Nie, ale chcemy tego. No właśnie, tak. Ja niestety się zgadzam. Ja na przykład bardzo mocno nie chciałam zobaczyć tego Silent Hill wczoraj. Ale jednak, kurde, czekasz na każdy ochłap informacji o Silent Hill. Tak. Ja niestety, ja bym, Iga, bardzo chciał, żebyśmy byli żyli w takim świecie, jak ty mówisz, ale się zgadzam z Kubą, że nie będziemy żyli, bo... Ja bym nawet nie chciał. Ja wiem, że jestem oszukiwany, że będę oszukiwany cały czas i wiadomo, głosujmy portfelami, jak to się mówi od lat i tak naprawdę nie składajmy preorderów i tak dalej, róbmy co chcemy tak naprawdę, no. Ale preorderów nie składajmy. No, co kto lubi, naprawdę. Można nie, dostać, z tym się akurat chyba wszyscy zgadzają. Fajny gadżet na... Nie no, Kuba się nie zgadza. Przyznaj się, Kuba, złożyłeś jakiegoś preordera, co? Kiedyś złożyłem, ale odwołałem. Nigdy nie było tak, że wiesz, wyszło coś i od razu muszę dostać, bo będzie, nie wiem, okulary dostanę albo jakieś DLC czy coś. Tak to nie. Też tak nigdy nie. Ja kupiłam dwie gry w dniu premiery. Kupiłam więcej. Nie no, tak kupowałeś w dniu premiery, to nie miałem. To robiłam. I nawet powiem wam, że gdyby było wydarzenie takie, że tak jak jest w Stanach bardzo często, że o 12 otwierają coś, żeby dać ci grę, no to pewnie bym poszła, bo to jest tam fajna beka, dużo cosplayerów i tam wszystko, co się z tym wiąże, a u nas to wygląda tak, nie wiem, może w Warszawie tak nie wygląda na przykład. Albo byliśmy na premierze Wiedźmina kiedyś z chłopakami, no, z mikrofonem. No ale Wiedźmin to też troszeczkę coś innego, nie? Bo to jest to polskie i wielkie. Ale jak wychodził Bioshock Infinite, pomyślałby kto, że to jest tam jakaś znana marka, może ludzie na to czekają. I ja poszłam, mieliśmy nagranie, kontrę mieliśmy wtedy ten nagrywać i ja poszłam do Empiku w Galerii Bałtyckiej o 9, bo jest otwierane o 9, o 9 miałam być w wirtualnej Polsce, to nieważne. I wchodzę, drzwi są zamknięte i babka otworzyła, ja tam w ogóle wpadam, lecę i nie ma gier na półce, nie? I ja się na nią patrzę i ja mówię, że gdzie jest Bioshock Infinite? A ona się pyta, co? I ja mówię, Bioshock Infinite, taka gra, zielone pudełko, jest tam taki facet ze strzelbą, nie? I ona mówi, że to i daje mi, to jest tam właśnie jakiś preorder, że sobie kupujesz z karteczką pudełko. I ja mówię, że nie, ale dziś jest premiery, gdzie to jest? I oni się nawet jak na nienormalną patrzyli, że jest jeszcze na zapleczu, czy mamy pani przynieść? I tam nie, to sorry, to wrócę już. Nie, naprawdę? Chcieli ci przynieść z zapleczek grę, a ty powiedziałeś, że nie, że... Sorry, że wam zrobiłam awanturę o 9 rano, ale jednak nie chcę tych wypchajcie. Wzięłam ją, ale to jest po prostu daje masakra, bo gdyby to, mam wrażenie, że gdyby to był film, tak, to byłby przynajmniej na tych półkach, może nie byłby tam premiera wielka o 9 albo cokolwiek takiego. I ja pamiętam, że byłam tak w szoku, że nie ma w ogóle, że tego nie ma. Byłam w infinite szoku. No, do tej pory jesteś w szoku. Mówmy po polsku, infinitycznym.
Nie, ale to jest Polska. No, tak jak macie na premierę, nie wiem, Medal of Honor czy Call of Duty. No, Call of Duty chyba nie, ale Medal of Honor, jak był ten ostatni z żołnierzami Gromu, tak, że o, będzie polski akcent i tak dalej. Jakiś no to... Medal of Honor z żołnierzami? Nie, niemożliwe. Gromu. A był, tak. I to był jeden ludek tam w kampanii i że były skiny w tym, w multiplayerze. W każdym razie byli żołnierze poprzebierani na premierę w MediaMarkt, tak, były jakieś tam jak skrzynki. Jak byli poprzebierani żołnierze, tam jak, za króliki? Wiesz co, chyba jak ten, Big Daddy z Bioshocka. Tak? No, naprawdę. Ale to byli żołnierze i nie wiedziałeś o tym, jeżeli się nie zapytałeś, bo byli ubrani jak Big Daddy. Tak, czy tak. Byli, jak to zdejmowali, to byli ubrani jak żołnierze. Byli jak Elizabeth byli przebrani. To było coś, ale to było na maksa dobra premiera w ogóle gry. Tymczasem sekcja komentarzy... To ja zacznę, dobrze? A ty będziesz szukał. Nie, no i przecież mamy już... Aha, bo ty musisz zacząć ten swój cały wywód. Dobra, zaczynaj. Tak, znaczy to nie jest wielki wywód. Ja czytam komentarze. Tak się zdarza, że czytam komentarze. Chociaż internet cały czas mi mówi, że nie powinnam. I ja widzę, jak na wielu ludzi ma problem... Na Onecie uwielbiam czytać komentarze. Ale ja widzę, jak wielu ludzi ma problem z faktem, że ja mam wtrącenie angielskie. I ja widzę, że słuchajcie, możemy to zrobić na dwa sposoby, bo ja rozumiem, że wy będziecie mieć z tym problemy. Ja najprawdopodobniej tego nie zmienię, bo mówię tak na to co nie dzień. Słuchajcie. Wszędzie. Właśnie nie chcę, żeby to była opcja, ale ja mówię, ja się tłumaczyłem, że w jednym komentarzu czemu tak jest. Ja pracuję w angielsku, się dłużej uczę angielskiego od polskiego, sobie znajdźcie ten komentarz i zobaczcie, czemu tak mówię. I okej, okay, przepraszam, i dobrze, bo to też jest wtrącenie generalnie z angielskiego. Jakie? Okej, okay, all correct, tak, nie? To no prawda. To jest wtrącenie z angielskiego, no. Ale w każdym razie, okej. Okay. Dobrze, możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy się umówić, że wy rozumiecie to, co ja mówię, że ja używam jednak sformułowań, które nie są zaawansowanym angielskim, który zwykle mam wrażenie, przeciętny gracz jest w stanie zrozumieć, bo w dużo gier się gra po angielsku, więc tłumaczony do Polski. I możemy to zrobić tak, że wy to możecie zignorować, albo ja mogę przestać mówić. Bo nie chcę, żebyście przestali słuchać, bo to jest głupie. Głosujcie. Więc no, tak. Możecie się generalnie odnieść i byłoby super. I wy się zgadzacie, like i mam odejść komuś. Ale od razu możemy wam powiedzieć, że Iga nie odejdzie, więc... Nie, no jeżeli... Bo ja się nie oduczę mówić w taki sposób. I to jest... Nie ma w ogóle odcinka, w którym by ktoś tego nie podkreślał i to jest big deal. Ludzie są piszą, hejterzy. Ale ludzie o tym piszą z wielkim zaangażowaniem i podają bardzo dużo argumentów. Porównują mnie do emigrantów, którzy 3 lata nie byli w Polsce, już mówią po angielsku. Mówią mi o nie tym, ludzie, że... tylko jeden człowiek. Nie, tam który był bardzo wyraźnie niemiły i wiesz, no nie masz co nim przyjmować. Chodzi mi o to, że tam jest więcej takich ludzi i to jest ewidentnie coś... To jest ewidentnie coś, co was obchodzi, więc... Serio? No... Siedzisz i napkejtujesz na stronie? Dobra, no w każdym razie... Nie słucham was, tylko powiedzieć. Komentarze piszę. Nie, no po prostu odpuśćcie. Ale nie, to jest teraz jeżeli... z mojej strony reakcja, tak, co nie mogę powiedzieć. Tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli naprawdę to przeszkadza, no to... I my to mówimy dla ludzi, tak? Ja sobie nie przychodzę do domu, nie gadam sobie do mikrofonu i nie robię sobie podcastu, a potem sobie go puszczę i sobie myślę, ale jestem fajna, mówię po angielsku trochę. No trochę dzisiaj tak myślałaś, nie? Trochę mi dzisiaj napisałaś, wiesz co, Tomek, ten nasz podcast we dwójkę to fajny wyszedł. Smaruje się właśnie masłem po cyckach i jest luz. Ale dziwniejsze było to, że teraz siedziałam w pracy. Tak. Użytkownik Śliwowski pisze, grałem kiedyś w The Day The Laugher Stopped. Było, o ile pamiętam, w poście na Facebooku, tak. Mocno przeżyłem tą grę, bo specjalnie wybrałem opcje uległe, żeby zobaczyć, co do czego to doprowadzi, a na koniec było mi smutno przez to, co się stało. Wtedy grałem na nie swoim kompie. Przed chwilą dosłownie... Tak, uśmiech. Przed chwilą dosłownie zagrałem jeszcze raz i ta gra absolutnie oszukuje. Smutna minka. Bo niby są decyzje asertywne, ale one i tak nic nie dają, bo ta historia musi zostać w tej grze opowiedziana. Język. Język to jest przecież chyba, czy uśmiech. Język, bardziej język. A już w trakcie aktu są odblokowane... To nie jest akt, to jest gwałt. To nie... Są zablokowane decyzje stop... Usta skierowane pod kątem w lewo. I znów było mi smutno na koniec. I użytkowniku Śliwowski, chcielibyśmy ci powiedzieć, że to, że nie, że to napisałeś, co napisałeś w tym poście, świadczy o tym, że zrozumiałeś tą grę, chociaż chyba trochę wbrew sobie, ponieważ dokładnie na tym polega... Gwałt. Gwałt, tak. I na tym polega ta gra i mądrość tej gry, że ona pokazuje, że
to nie jest wina ofiary i że nie ma znaczenia, co ona by powiedziała. Że, to nie, że ona nie została zgwałcona dlatego, że wybrała złe dialogi na drzewku decyzyjnym. Jo, i to co... Że została zgwałcona, bo właściwie chciała zgwałcić. Tak, i tak przy okazji to, co tak negatywnie oceniasz i komentujesz, to jest bardzo dobry zabieg mechaniczny gry, że nawet jeżeli ona będzie się starała bronić, to nie jest w stanie nic zrobić, bo jest, to tam się trauma odbywa, tak? To nie jest tak, że nagle jesteś w stanie coś robić. To jest, ja nie wiem, ja chcę automatycznie powiedzieć, że ja byłam za tym, żeby nie czytać tego komentarza, bo to jest kopanie człowieka bez rąk i nóg, który leży i krwawi, a my go ciągle kopiemy, więc tyle. Tak, czy masz, Kuba, jakiś... Chcesz coś powiedzieć? Komentarz, może ja ci coś znajdę, ja poskroluję. Ja was nie słucham i nie czytam komentarzy, naprawdę. Co ty robisz? No ja jestem pół Jeden z najlepszych odcinków póki co. Dużo tytułów do poznania. Co ty na to, Kubo? Zgadzam się. Użytkownik MZ. Nie, słuchaj, odpowiedz na to. Iga, czy mogłabyś polecić kilka swoich ulubionych książek? Ja mogę, Kubo? Tak. To będzie swoją tak. drogą, mogłabyś polecić te książki. Dlaczego nie poleciłaś? Bo a coś tam dalej było napisane? Twoje ulubione, które najbardziej lubisz i najmniej wspominasz. Naukowe polsku, ogólnie. Czy... Naukowe. Ogólnie. No mogę. Bohater o 1000 twarzach. O, 50 twarzy Greya. Tak, bardzo naukowa książka. Też twarzy. Ukryty wymiar, bardzo, bardzo szybko się czyta, bardzo fajna książka o proksemice. A jakiekolwiek książki, które napisała... Sasha Grey. Tak, to są moje ulubione książki. Same Greye, no. Nie, to są... Kurde, to jest bardzo naładowany temat w ogóle. Kto ma ulubione książki naukowe, tak swoją drogą. Skoro już mówimy o literaturze Jul, być może, nie wiem, bo to jest twórca skandynawski, mam problem z czytaniem tych nazwisk w odpowiedni i poprawny sposób. Czytaj po angielsku. Joanna powinna wiedzieć, jak się czyta. Jest, być może. To jest Joanna. No, z grupy na Facebooku. Pozdrawiamy. Na Berna. Pozdrawiamy. Tak. Ona jest jakaś skandynawska. A i co bym jeszcze mogła? Ja tylko o tym pomyślę, a Tomek otworzył w tym czasie. Tak, książkę, tymczasem będzie czytał. Skoro mówimy o literaturze, to ja bym chciał nasz odcinek zakończyć cytatem. Książka. Zakończyć cytatem z powieści, którą ostatnio przeczytałem i zrecenzowałem. Sasha Grey, Klub Giulietty. Strona 124, ostatni akapit i pierwszy akapit ze strony następnej 125. Pieprzymy się na kuchennym blacie. Przewieszam nogi przez ramiona Jacka. Tym razem to on stoi na plecach. Na palcach. Tak by wchodzić we mnie pod odpowiednim kątem. Kołyszę się w przód i w tył, a on wbija się we mnie. Na jej plecach stoi? Psujesz nastrój. Szkoda, że nie ma obrazków, nie? Kołyszę się w przód i w tył, a on wbija się we mnie. Boję się, że lada chwila spadnę. I teraz słuchajcie dalej. Sięgam rękami do tyłu, szukając oparcia. Natrafiam palcami na ścianę i przymocowaną do niej półkę z przyprawami. Chwytam się jej, ale urywa się niemal natychmiast i przyprawy rozsypują się na blat. Chuck nie przestaje mnie pieprzyć, a mój tyłek jest cały w kminie, imbirze, czosnku, soli i pieprzu. Marynuje się we własnych sokach, a moja pupa jest gotowa do pieczenia. Ale zanim pozwolę Jackowi wstawić ciasto do mojego piekarnika, sama dochodzę kilka razy. Ja myślałam, żeby to płynnie przeszło. Odbyt zaciska mi się i do środka dodaje się szczypta chili. Ból jest nie do wytrzymania. Piecze mnie, a cipka płonie żywym ogniem. Płomienie ogarniają całe moje ciało i liżą mózg. Oboje spalamy się w ogniu miłości. To pa. Cześć. Spoiler alert.